Telewizja w Polsce.pl, Marcin Fiołek. Mówimy Państwu bardzo serdeczny dzień dobry. A razem ze mną w studiu Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, zanim o tę rolę w roli wiceministra, zanim o rolę polityka Prawa i Sprawiedliwości, to dopytałbym pana o rolę pełnomocnika rządu do spraw setnej rocznicy, do spraw obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Małe podsumowanie w czwartek na konferencji prasowej z wicepremierem Glińskim tego weekendu tak naprawdę niepodległościowego. Jak pan zerka? Trochę już z małym dystansem, trochę już z oddechem, udało się to, co miało się udać? Wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim podziękować Polakom, że chcieli tak wspólnotowo tę rocznicę przeżywać, bo oferta była dosyć szeroka i na poziomie lokalnym, i regionalnym, i centralnym, ale najważniejsze było to, że Polacy chcieli wyjść z domów i chcieli w tych różnych uroczystościach uczestniczyć, a skala była naprawdę imponująca. Wszyscy się skupili, swoją uwagę skupili ze względu na pewne kontrowersje polityczne na marszu, który był imponujący. Ćwierć miliona ludzi. Osób, takiego, tak. Takiej manifestacji Warszawa nie widziała chyba od czasu pielgrzymek papieża Jana Pawła II do stolicy. Ale też przecież koncert dla Niepodległej na Stadionie Narodowym. 40 tysięcy osób przyszło, pofatygowało się na stadion. A jeszcze prawie 7 milionów zasiadło przed telewizorami pięciu polskich telewizji, które przestały na ten moment rywalizować ze sobą i zechciały ten koncert transmitować. No i festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu, który trwał 9 godzin 11 listopada z ofertą bardzo zróżnicowaną w tym salonie Warszawy, jakim krakowskie Przedmieście jest, gdzie się przewinęło 300 tysięcy osób, czyli ludzie zaraz po tych uroczystościach pod grobem nieznanego żołnierza, gdzie lubią tradycyjnie przyjść i obserwować, jak one wyglądają, mogli przejść na krakowskie Przedmieście i można powiedzieć konsumować polską kulturę, polską wrażliwość historyczną, edukować się, edukować całymi rodzinami. Ta wystawa to jednorazowe wydarzenie, czy będzie kontynuacja w kolejnych latach? Ten festiwal? Tak, ten festiwal. Myślę, że warto to kontynuować właśnie z tego względu, że bardzo dużo ludzi w tych państwowych uroczystościach uczestniczy, a potem nic dla nich nie było. No mogli sobie pójść do knajpki warszawskiej. Albo na marsz ewentualnie. Albo na marsz ci, którzy byli zainteresowani. Teraz właśnie taki program edukacyjny, kulturowy, atrakcyjny, nawet w pewnym sensie rozrywkowy, bardzo się Polakom spodobał i myślę, że warto to robić każdego roku już. Było trochę niepokoju przed 11 listopada, czy wszystko się uda, czy wszystko się powiedzie. Nawet padały takie tezy, że trochę to wygląda prowizorycznie, przynajmniej jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, o ten biało-czerwony pochód, który przeszedł ulicami Warszawy. Jak wyglądały te negocjacje z środowiskami organizatorów tego marszu, którzy od kilku lat organizują to przedsięwzięcie, no i nie chcieli się przesunąć, oddać, jak mówił Krzysztof Bosak, państwu polskiemu tego marszu, no bo to ich marsz. Trzeba przyznać środowiskom narodowym, że oni wytworzyli markę. Markę, która się sprawdziła, która już funkcjonowała od 9 lat i oni rzeczywiście nie chcieli z tej marki odstąpić państwu polskiemu, mimo że zachęcaliśmy do tego, że to jest wyjątkowa rocznica, setna rocznica odzyskania niepodległości, może jeszcze bardziej uwspólnotowić ten marsz. Żeby organizatorem było państwo, bo państwo jest naszym dobrym wspólnym, żeby nie było partykularyzmów. Powiem od razu, że nie były to łatwe negocjacje, bo oni nie chcieli ustąpić. Na przykład z postulatu, żeby nie było banerów, że idziemy tylko pod biało-czerwoną flagą, bo jak są banery organizacyjne, no to ktoś się w tym dobrze czuje, a ktoś gorzej. Nie chce się z pewnymi rzeczami identyfikować. A jakbyśmy zalali na przykład taki marsz banerami wszystkich organizacji partyjnych i tak dalej, no to jakaś kakofonia by z tego wyszła. Nie chcieli z tego ustąpić. Nie chcieli też ustąpić z tego, że... A właściwie tutaj przyznawali się do pewnej bezsilności, że nie są w stanie upilnować, żeby nie było rac. Bo formalnie race są łamaniem prawa w Polsce, aczkolwiek no, na takich dużych imprezach, jak widać, trudno to rzeczywiście upilnować. Nie bardzo też akceptowali to, że ma być tylko jedno przemówienie, że ma być przemówienie tylko prezydenta Polski. Chociaż tutaj do pewnego kompromisu dochodziło. Nie ukrywam, że ułatwiła nam sytuację niemądrą decyzją i moim zdaniem prowokacyjną pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która ten marsz rozwiązała. Moim zdaniem to było obliczone ze złą wolą na doprowadzenie do sytuacji, w której 11 listopada w takie ważne święto w Polsce w świat mają pójść obrazki burt ulicznych. Bo przecież ona sobie zdawała sprawę z tego, że młodzi ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że ten marsz mają już od 9 lat, i tak przyjadą
i tak pomaszerują. A czy cała ta historia, panie ministrze, to nie jest dowód, jak chce na przykład Bartłomiej Sienkiewicz czy politycy Platformy na to, że Prawo i Sprawiedliwość flirtuje z Ruchem Narodowym, że gdzieś tam kokietuje narodowców, którzy, no nie ukrywam, nie są partią czy nie są ugrupowaniem, do któremu Prawo i Sprawiedliwość przecież blisko na co dzień. Umówmy się, że na te marsze nawet w poprzednich latach zdecydowana większość ludzi, którzy się na nich pojawiali się z pobudek patriotycznych, a nie z powodu sympatii dla niszowych, marginalnych organizacji narodowców, bo organizacje narodowców, to przecież sprawdzamy co jakiś czas w wyborach, zdobywają 1%, czasami poniżej 1% poparcia. Więc oni po prostu się wstrzelili w pewne zapotrzebowanie społeczne. Jest zapotrzebowanie na taką formę świętowania w postaci marszu. I teraz to się, skoro państwo to przejęło w tym roku i było pod auspicjami prezydenta Rzeczpospolitej, organizowane przez rząd, przez wojsko, pojawiło się wyjątkowo dużo ludzi, 250 000 ludzi. I widać, nie tylko zresztą w Warszawie, że to jest jedna z form przeżywania narodowych, państwowych świąt, która się Polakom spodobała. Trzeba z tego wyciągać wnioski. Władza publiczna powinna takie marsze organizować, bo to się Polakom w przyszłym roku podoba. Też na kontrze do Marszu Niepodległości. Myślę, że warto o tym myśleć, żeby jednak organizatorem było państwo, bo ma najsilniejszą legitymację. Ale Krzysztof Bosak czy narodowcy mówią od razu, nie oddamy tej marki, nie będziemy rywalizować, będzie się toczył bój, do słowa pana Krzysztofa Bosaka, o to, kto jest organizatorem tego marszu. Panie redaktorze, ja się nie dziwię, no bo oni mają tę markę, wytworzyli tę markę i jest jedyną rzeczą cenną, którą stworzyli. Innych jakoś nie widać, jeśli chodzi przynajmniej o skalę poparcia społecznego. Mówię o tych wynikach wyborów na przykład. Teraz mieliśmy Ruch Narodowy, szedł pod własnym szyldem w wyborach samorządowych do wyborów i dostał 1,2%, a w wyborach parlamentarnych dostaje na ogół jeszcze dużo mniej. Więc taka jest realne poparcie dla tych środowisk. Ale jeżeli Polakom się podobają marsze, jeżeli Polakom się podoba wspólne śpiewanie, jeżeli Polakom się podobają grupy rekonstrukcyjne, jeżeli Polakom się podobają wystawy historyczne w muzeach, to róbmy to wszystko, bo widać, że te rzeczy się podobają i masowo przyciągają do przeżywania rodaków. Wspomniał pan, panie ministrze, o takich chęciach nieprzychylnych polityków, którzy marzyli o tym, by poszedł w świat przekaz o burdach w Polsce na 11 listopada. Tego na szczęście uniknięto. Wielka praca służb, wielka praca MSWiA. Ale były też takie przekazy, które sprowadzały ten marsz do palenia flagi Unii Europejskiej przez członków Młodzieży Wszechpolskiej, czy do obecności na marszu włoskich neofaszystów, czy też przedstawicieli partii, która jest bardzo, bardzo kontrowersyjna. Rzeczywiście tak jest, że jakaś część mediów o charakterze lewicowo-liberalnym i mediów zagranicznych, które z tych mediów polskich o charakterze lewicowo-liberalnym wyłącznie czerpią informacje, były zainteresowane przekazem wyłącznie negatywnym i szukali na marginesie tego marszu jakichś treści, które by mogły pokazywać, że to jest jakiś marsz niewłaściwy, że można go jakoś radykalnie opisywać. Nie udało im się to, bo widać było te 250 000 ludzi i gdzieś tam na marginesie, jakiś margines marginesu, jakieś niepokojące rzeczy, właśnie jedna flaga, czy jakieś parę flag, czy banerów, które mogłyby niepokoić. Ale ja myślę, że mamy generalnie do czynienia z problemem szerszym. Wydaje mi się, że w elitach lewicowo-liberalnych i medialnych, i politycznych, w Europie w ogóle, patriotyzm się źle kojarzy. Normalny, zdrowy patriotyzm, który dla nas jest pewną oczywistością, takie kalki myślowe są. Patriotyzm równa się nacjonalizm, a nacjonalizm równa się faszyzm. I bardzo trudno z tym walczyć. Bardzo trudno przekonywać, że to jest zupełnie coś innego, to, że to jest zdrowe zjawisko. Skoro o mediach mowa, to dzisiaj pokażemy państwu, w czwartek miała miejsce konferencja prasowa, na której pan profesor, wicepremier Piotr Gliński pytał o obecność dziennikarza, w zasadzie o nieobecność. Proszę uprzejmie. A czy jest może ktoś z Newsweeka? Albo z portalu Na Temat? Nie ma. A z Onetu może ktoś jest? Nie ma. Z wirtualnych mediów? Nie ma. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobrze. Wygląda w Polsce dialog.
oczywiście złośliwości pana premiera na koniec konferencji długiej, kilkudziesięciominutowej. Ale to nie są złośliwości, panie redaktorze, to jest coś więcej. Albo ktoś jest zainteresowany, żeby własnych rodaków informować o tym, co ważnego się w Polsce dzieje, albo nie. Albo jest zainteresowany wyłącznie manipulowaniem bądź po prostu walką polityczną, na przykład z nielubianym rządem. Ta konferencja trwała godzinę i opowiadaliśmy w szczegółach, co się wydarzyło w związku z rocznicą, setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i na poziomie lokalnym, i regionalnym, i centralnym, i zagranicznym, jakie były frekwencje w różnych wydarzeniach zorganizowanych i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, żeby o tym poinformować. Kochani Polacy, milionami żeście uczestniczyli w różnych wydarzeniach, dowiedzcie się, jak dużo was było. Dlaczego tych mediów to nie interesuje? Dlaczego ich to nie interesuje uzyskanie takich informacji? Tam wszystko dostali na tacy. Dlaczego? To kończąc temat mediów, panie ministrze, pytanie, które często wraca od naszych widzów. Co dalej z dekoncentracją mediów, z projektem, który podobno leży już w szufladzie Ministerstwa Kultury, czeka na polityczne zielone światło? Może koncepcje są przygotowane w Ministerstwie Kultury, które mogą się w każdym momencie przerodzić w konkretny projekt legislacyjny. Koncepcje dlatego, że patrzymy na wzory w różnych krajach Europy, głównie Francji i Niemiec. One są różne, ale pilnują rzeczywiście tej sprawy, żeby mimo wolnego przepływu osób, kapitału, usług, która w Unii Europejskiej obowiązuje, to w przypadku biznesu medialnego jednak tworzy się wyjątki i pilnują tego poważne kraje Europy, żeby tutaj dominacji kapitału zagranicznego na przykład nie było. I tak jest we Francji, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. U nas doszło do innej sytuacji, do nieroztropnego, a może intencjonalnego wyprzedawania mediów i dominacji na przykład w segmencie prasowym kapitału niemieckiego. I to nie jest normalna sytuacja. Niemcy by nigdy sobie na to nie pozwolili, a tymczasem Polska... Jak to zmienić, panie ministrze, w takim razie? Właśnie... Nie będzie to po prostu bat na nieprzychylne media, które często są krytyczne, bardzo krytyczne wobec rządu, ale do tego mają święte prawo. My nie używamy pojęcia repolonizacja, choć może to by się, ten proces by się tak zakończył, ale dekoncentracji kapitałowej, właścicielskiej w mediach, bo z monopolami też mamy prawo walczyć, tak? W kapitalizmie, kapitalizm jest grą wolnorynkową, ale regulacje antymonopolowe obowiązują w każdym kapitalistycznym kraju, więc można tutaj się zastanowić i przygotować regulacje antymonopolowe po prostu. I mówimy zupełnie otwarcie, że koncepcje są przygotowane, to one mogą się przerodzić w konkretny projekt prawny, ale czekamy na decyzję polityczną, kiedy z tym ruszamy, bo to nie jest ze względu na drażliwość tematu i na pewno ostrość sporu politycznego, który on na pewno wywoła, to nie jest łatwa sprawa. To chyba nie jest sprawa na tę kadencję, jak rozumiem. Zobaczymy. Panie ministrze, to kończąc temat okołorocznicowy z kolei, pan prezydent Andrzej Duda podpisał taki specjalny list intencjonalny w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego. No i jak rozumiem, trwają negocjacje, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Czy coś więcej wiadomo, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że ta budowa ruszyła i kiedy będziemy mogli przewidzieć jakiś harmonogram czasowy, że ostatnia łopata zostanie już wbita i Pałac Saski przynajmniej w jakiejś części zostanie odbudowany. Ciekawe jest to, że odbudowa Pałacu Saskiego już się właściwie rozpoczęła kilkanaście lat temu w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, tylko została zatrzymana. Odkopano nawet fundamenty, odkryto przepiękne fundamenty tego pałacu i potem to zasypano. I jednak prezydentura Hanny Gronkiewicz-Waltz tego nie kontynuowała. Więc po pierwsze, musimy wrócić do tych planów sprzed kilkunastu lat, jak to miało wtedy wyglądać. Po drugie, może jakieś korekty wprowadzić ze względu na różne konserwatorskie wymogi. Po trzecie, trzeba będzie pomyśleć o parkingu podziemnym, bo tych fundamentów oryginalnych z XVII-XVIII wieku oczywiście naruszyć nie możemy. Trzeba o innym miejscu na te parkingi podziemne pomyśleć. Myślę, że trzeba będzie odbudować kamienice przy ulicy Królewskiej i pod nimi ulokować parkingi podziemne, bo Pałac Saski ma być budynkiem, który będzie służyć celom publicznym i ludzie tam będą przybywać, ale gdzieś jednak te samochody trzeba zaparkować. Więc myślę, że w miarę upływu dni, tygodni będziemy odsłaniać kolejne tajemnice związane z planami. Czyli deklaracji nie wyciągnę od pana co do daty zakończenia tego wielkiego, pięknego projektu. 2023, 4. Ja nie wiem, jak długo przygotowania mogą trwać takie koncepcyjne, architektoniczne. Sama budowa nie trwa zbyt długo. Na ogół dłużej trwają przygotowania. Także w tym momencie byłoby mi trudno jakąś wyraźną datę końcową wyznaczać. Kończymy temat rocznicowy, no i przejdziemy płynnie do tematu bieżącej polityki. Duża afera, duże zamieszanie wokół był
byłego już przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Nie wygląda to, panie ministrze, najlepiej. No i to pojawia się pytanie o jakość kadr Prawa i Sprawiedliwości. Czy rzeczywiście nie było lepszych nominatów na tak ważne stanowisko, jak no, człowiek, który zarządza nadzorem nad bankami, nad finansami, nad też pieniędzmi Polaków? Ja nie wiem, bo to jest obszar, który nie jest mi zbyt bliski i słabo ten obszar znam pod względem kadrowym, obszar biznesu czy specjalistów od rynków finansowych, ale taka decyzja rzeczywiście w 2016 roku padła, że po panu Jakubiaku ma być ma być właśnie pan Marek Chrzanowski. Okazało się, że to jest, wszystko na to wskazuje, personalny błąd, ale my szybko wyciągamy wnioski. Tutaj Jarosław Kaczyński zawsze podkreślał, że jak komuś jakaś pokusa się pojawi, żeby pójść na skróty i służbę publiczną będzie próbował wykorzystywać do jakiegoś urządzenia się prywatnego, to miejsca w naszych szeregach nie ma i tutaj szybko wyciągnięto konsekwencje. No jest śledztwo, wszystkie instytucje państwa, które powinny się w takiej sytuacji tą sprawą zająć, natychmiast się tym zajęły i myślę, że poznamy prawdę. A jak pan czyta całą również historię? Również o kontekście tej całej sprawy. Leszek Czarnecki przetrzymuje te kilka miesięcy to nagranie, później wypuszcza w określonym charakterze przy też, jak rozumiem, swoich problemach, swoich instytucjach finansowych, bo KNF tam wykonała szereg kontroli niekorzystnych dla tego biznesmena. Myślę, że to też trzeba wyjaśnić, jakie były intencje z samego nagrywania, tak? Bo być może to nagrywanie było po to, żeby coś uzyskać w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, a nie po to, żeby ujawnić kompromitujące propozycje szefa tego KNF-u, ale i dlatego trzeba wyjaśnić, dlaczego to było przetrzymywane tak długo. Nawet trzeba chyba wyjaśnić, czy to nie było jakieś łamanie prawa, że się takie coś tak długo przetrzymuje. Więc rzeczywiście zbieżność jakaś czasowa z kontrolami KNF-u w bankach, którymi ten biznesmen dysponuje, i z raportem, który właśnie miał ujrzeć światło dzienne na temat zagrożeń związanych z lokowaniem pieniędzy w tych bankach, to wszystko jakoś czasowo współgra i ten moment ujawnienia treści tej nagranej rozmowy z pewnością przypadkowy nie jest. I to jest tło, bardzo ważne tło, ale jednak problem istnieje. No pytanie, czy Polacy, widzowie telewizji w Polsce.pl mogą czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o ich finanse, oszczędności, lokaty i to wszystko, co zgromadzili na swoich kontach. No skoro przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego działa jak działa, co widzieliśmy na tych taśmach? Myślę, że nasz system bankowy w porównaniu z systemem bankowym innych krajów Europy jest bardzo zdrowy i bardzo nowoczesny i żadnej poważnej afery takiej polegającej na tym, że nie wiem, jakiś poza oczywiście parabankami czy piramidami finansowymi jak Amber Gold za czasów Platformy, ale lokowanie pieniędzy w polskich solidnych bankach jest bezpieczne. No mamy po prostu aferę związaną z jedną osobą, choć ważną, ale nie z systemem. System jest moim zdaniem bezpieczny i działa. To panie ministrze, jeszcze jedna sprawa. Rozmawiamy tak naprawdę na kilka dni przed ostatecznym uformułowaniem się większości koalicji, wyborem marszałków w poszczególnych województwach. Czy wiemy na dziś, na piątek, przy godziny przedpołudniowe, w ilu województwach Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, będzie sprawowało władzę? Wiemy, że w 7, bo w 6 uzyskaliśmy taki wynik, że możemy samodzielnie o tym decydować. W 1 wiemy już, że jest koalicja zawarta z bezpartyjnymi samorządowcami. Takie szanse są jeszcze w 2 innych województwach, ale co do finału tych negocjacji koalicyjnych, które tam przebiegają, jeszcze niczego nie wiem, więc w 7 na pewno będziemy mieli rządy bądź współrządy, a maksymalnie to może dojść do 9. A jakie przychodzą sygnały? I to jest dobry wynik, dlatego że myśmy tak zakładali, że przy tym potencjale, który mamy, ale tym potencjale, który ma też opozycja, uczciwie to trzeba oceniać, mniej więcej połowa sejmików wojewódzkich, a w związku z tym marszałków, jest przez nas do opanowania i możliwości przejęcia odpowiedzialności. Czyli ważą się losy dwóch województw, Mazowsza i Śląska, jeśli dobrze rozumiem. Jakie są nasłuchy? To znaczy, to są próby dogadania się na poziomie oficjalnym, czy na poziomie wyjęcia jak trochę kostek z muru PSL-u albo Platformy? Raczej oficjalnym i tutaj mnie osobiście dziwi taka postawa central partyjnych. Zresztą podobna jak 4 lata temu. Pamiętamy, że Donald Tusk głosił, nawet takie billboardy widzieliśmy, że na wyborach samorządowych nie róbmy polityki, budujmy mosty, po czym jak tylko kampania się skończyła, to zaczął robić twardą politykę i na przykład egzekwować, że z PiS-em nie wolno zawierać koalicji, więc tak wyglądała jak budowa mostów, tak?
że od razu twardą politykę realizował. I teraz mamy podobną sytuację po stronie tak zwanej totalnej opozycji, że grożą, opowiadają o jakichś sankcjach, no, mówią językiem sankcji wobec własnych działaczy, że ktoś się ośmieli ze Zjednoczoną Prawicą albo z PiS-em zawierać jakieś koalicje, to będą go czekały jakieś sankcje. No na Śląsku podobno się... politycy SLD już tam byli gotowi do współpracy, ale Włodzimierz Czarzasty zablokował taką decyzję z centrali. No więc właśnie, zamiast myśleć o dobru społeczności lokalnych, regionalnych i o tym, z kim można lepiej jakieś elementy programowe realizować, które są dla tych ludzi tam mieszkających dobre, to się po prostu wszystko upartyjnia, upolitycznia i to robi niestety totalna opozycja, więc oczywiście łatwe te rozmowy nie są, ale jest, myślę, że już widzimy, zwłaszcza na przykład w PSL-u, że najpierw były takie twarde przekazy, że nigdzie, nigdy, a tu się okazuje, że na poziomie gmin, powiatów, tych koalicji zawieranych jest sporo. Zobaczymy, jak będzie na poziomie sejmików, tutaj pewności nie mam. Gdzieś w tle naszej rozmowy przemknął przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, no i przemknął też 11 listopada. Najpierw na wykładzie 10 w Łodzi, później 11 już na oficjalnych uroczystościach również się pan przewodniczący pojawił. Pytanie, czy państwo w Prawie i Sprawiedliwości obawiacie się powrotu Donalda Tuska, tego, że to jednak jest polityk jakościowo inny niż Grzegorz Schetyna, niż Ryszard Petru, niż Katarzyna Lubnauer. No i czy to nie jest ktoś, kto po prostu jest w stanie odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości, może prezydentowi Andrzejowi Dudzie w przyszłym roku? Bojaźliwym środowiskiem politycznym to my raczej nie jesteśmy, bo często jestem pytany, czy się czegoś obawiamy. Nie, myślę, że generalnie politycy Prawa i Sprawiedliwości uchodzą i słusznie za polityków odważnych, a nie bojaźliwych. Natomiast jeśli chodzi o Donalda Tuska, to oczywiście nie wiem, jakie on ma plany, ale myślę, że w głowach zdecydowanej większości Polaków pozostał obraz teoretycznego państwa. Człowieka, któremu to nie przeszkadzało, że jest teoretyczne państwo, który nie rozumiał, na czym polega władza, że władza państwowa polega na tym, żeby służyć i rozwiązywać różnego rodzaju problemy narodowe, społeczne, międzynarodowe. Który raczej rozumiał sprawowanie władzy jako zawieranie kontraktów z różnymi silnymi i wewnątrz kraju, i na zewnątrz kraju, a nie twarde bicie się o lepsze urządzenie własnego społeczeństwa, własnego państwa, czy też skuteczniejszą walkę o interesy na arenie międzynarodowej. Myślę, że jednak w zdecydowanej większości głów taka pamięć pozostała, że to było takie państwo. Sami zresztą je tak nazwali w podsłuchanych rozmowach i w ogóle im to nie przeszkadzało, że zarządzają teoretycznym państwem. Ale oczywiście jest to polityk, któremu słuchu społecznego nie można odmówić, który potrafi się sprawnie, przynajmniej PR-owsko poruszać w polityce, zawsze o to dbał. I jakąś tam część opinii publicznej w Polsce elektryzuje wokół własnej osoby, więc wszystko jest możliwe, ale my jakoś nie jest tak, że nie śpimy po nocach z powodu wizyt Donalda Tuska od czasu do czasu w Polsce i różnych jego występów, mądrzejszych bądź głupszych w domenie publicznej, różnych tekstów, różnych prowokacji, które od czasu do czasu w tych występach publicznych stosuje. To nie jest jakaś rzecz, która nam spędza sen z powiek. To panie ministrze, ostatnie pytanie, bo czas nas już powoli dogania. Czy sen z powiek spędza wam, panie ministrze, wizja przełknięcia takiej żaby w postaci przyznania i powrotu pani profesor Gerzor i tych sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku zgodnie z ustawą, a którzy prawdopodobnie powrócą do pracy po noweli, która jest przygotowywana gdzieś tam w kuluarach rządu? Na pewno w sposób zdeterminowany będziemy dążyli do reformy wymiaru sprawiedliwości. Tu zawsze mogą być jakieś korekty elementów tej reformy, ale generalnie ta reforma jest potrzebna, bo to był segment władzy bardzo źle oceniany przez Polaków, wymagający takiej reformy, ze wszystkimi takimi słabościami czy wręcz patologiami, które wynikają z tego, że tej władzy nigdy nie zreformowano, nawet po upadku komunizmu. Ale jednak symboliczny powrót pani profesor do Sądu Najwyższego jako pierwszej prezes, no byłby taką prestiżową porażką. Ja nie chcę determinować, jakie mogą być scenariusze, ale myślę, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie polega na tym i ocena tego, czy się coś udało, czy nie udało, na tym, czy pani Gerzdorf przez jakiś czas jeszcze pełni jakieś stanowisko, czy nie pełni jakiegoś stanowiska. To jest o wiele poważniejsza sprawa, reforma wymiaru sprawiedliwości, więc tego tak nie oceniajmy, czy ona się zakończyła, czy nie zakończyła z powodu pozycji aktualnej pani Gerzdorf. Myślę, że tak po prostu nie jest. Ale zobaczymy, bo to nie jest proces łatwy. Oczywiście jest strasznie dużo niesprawiedliwych ocen dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce i formułowanych w Polsce i
niestety też za granicą, czy podpowiadanych za granicą i te relacje nie są łatwe, zwłaszcza z instytucjami Unii Europejskiej, a nikomu to nie jest potrzebne, ani Unii Europejskiej, ani nam, żeby to napięcie z tego powodu trwało, więc będziemy szukać jakiegoś kompromisu. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Jarosław Sellin, wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie, panie ministrze, za wizytę w naszym studiu, a widzów telewizji w Polsce.pl zachęcam do wzięcia głębokiego oddechu, łyka herbaty. Wracamy po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.